Cześć, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym ponownie na chwilę wracamy do tematu backrooms, ponieważ, jak wiecie, ostatnio trochę mało tych backrooms na kanale, więc w ramach pewnej odskoczni od reguły wracamy do tego świata. Hehe. Patrząc na to, że wykazaliście niezwykle dużą chęć obejrzenia kolejnych zasad przetrwania, tym razem związanych z backrooms, stwierdziłem, że pora skontaktować się z mistrzem Mondarem, którego pewnie nikt już nie pamięta. Tak jest, tuż przed swoim zniknięciem gościu pozostawił po sobie jedne ze swoich ostatnich notatek, gdzie spisał 10 zasad przetrwania w backrooms, które dotarły do mnie dzięki jego pośrednikom. Hehe. Zatem przed wami kompletne 10 podstawowych zasad przetrwania w backrooms, które na bank sprawią, że pożyjesz trochę dłużej w tym świecie. Tak jest, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak przeżyć w backrooms. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy ten materiał, strzel koniecznie pod nim kciuka w górę, żeby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także staw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, żeby cię ominął żaden kolejny film, a tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać. Bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie i przejdźmy do analizy 10 zasad przetrwania w backrooms by Mistrz Mondar. Zatem zacznijmy od zasady najprostszej, którą na bank spodziewałeś się tutaj usłyszeć. Po pierwsze, nie panikuj. Tak wiem, oklepane, ale spokojnie, jeżeli znalazłeś się tutaj, to absolutnie nic ci nie grozi. I nie ma powodu do obaw. Nie, no co ty, skłamałem. Jesteś w cholernym niebezpieczeństwie i siłą rzeczy powinieneś się bać, ale jak to mawiają, strach ma wielkie oczy, więc po prostu usiądź na moment, pomyśl o tym, co cię tutaj sprowadziło, co możesz zrobić, co masz przy sobie. I co może ci pomóc przeżyć? Bo to wcale nie wygląda tak, że jesteś z góry na przegranej pozycji. Bowiem jeżeli pojawisz się już w backrooms, prawdopodobnie wraz z tobą pojawią się wszelkie przedmioty codziennego użytku, które miałeś przy sobie w momencie wypadnięcia poza naszą rzeczywistość. Tak jak przykładowo Kane, czyli bohater pierwszego filmu Backrooms Found Footage, który w to miejsce nie przeniósł się sam, bo wraz z nim przyszła tutaj jego kamera. Spekulując od tego, prawdopodobnie wraz z tobą przenieść mogą się na przykład kluczyki do domu, telefon, portfel czy cokolwiek, co będzie totalnie bezużyteczne. Jednak gdyby tak pomyśleć w trochę szerszym zakresie, co niektóre naprawdę mogą ci się przydać, powiem już na samym początku, musisz wiedzieć, że w tym miejscu nie działa jakakolwiek lokalizacja w telefonie, jakiekolwiek kompasy odmawiają posłuszeństwa, łączność radiowa, telefoniczna, internetowa pewnie też absolutnie tutaj nie istnieje, czyli krócej mówiąc, nie masz zasięgu, a roaming i tak będzie działał. Co? Zatem teraz, jeżeli już się uspokoiłeś, nadal wiesz, że jesteś w totalnej dupie, jednak cały czas chciałbyś sobie jakoś poradzić i już jesteś na tyle odważny, że będziesz w stanie sunąć naprzód i oczywiście przejrzałeś wszelkie rzeczy, które miałeś przy sobie, możesz zacząć eksplorować backroomsy w celu poszukania jakiejś drogi wyjścia. Zatem tak, teraz wjeżdżamy w zasadę numer 2. Przez cały czas oznaczaj swoją drogę i trasę, którą już wcześniej pokonałeś, by się nie zgubić. Z polskiego na ludzki, jeżeli oczywiście dobrze to powiedziałem, backrooms to gigantyczny labirynt. Tak naprawdę nie ma końca, jeżeli już do takiego dojdziesz, to z całą pewnością chwilę później zespełnisz się na zupełnie innym poziomie tego świata. Tylko po to, by potem odnaleźć kolejne wyjście i ponownie pojawić się na zupełnie innym poziomie. Zatem, jeżeli zamierzasz już iść przed siebie, musisz jakkolwiek oznaczyć drogę, którą dotychczas pokonałeś i tutaj największą pomocą myślę, że okaże się być kluczyk, który zapewne bardzo często nosisz w spodniach. Ale może być to tak naprawdę każda inna rzecz, która może wywołać jakąkolwiek destrukcję w tej pięknej, jedwabnej, nie jedwabnej, żółtej, pachnącej tapecie. Bo tak doskonale wiesz, że możesz wchodzić z nią w interakcję, pokazuje przynajmniej to. Zatem dlaczego by trochę jej nie uszkodzić w celu ułatwienia sobie podróży? Zwyczajnie bierzesz taki kluczyk czy jakikolwiek inny item, który aktualnie masz przy sobie, zaczynasz trzeć nim o ścianę i iść prosto, w celu zostawienia jakiegokolwiek śladu czy oznaczenia, które pokazywałoby ci, że już tutaj wcześniej byłeś, ewentualnie by wyznaczało ci drogę, którą pokonałeś od momentu, gdy zacząłeś swoją podróż. Fachowo nazywa się to zasadą prawej dłoni, ja wziąłem to z filmu Matpata, który też walnął swój mocno, jakby to ująć, niekompletny poradnik przetrwania w backroomsach, ale to spokojnie, tym dzisiaj się nie zajmujemy. Zatem tak totalnie świetnie ci idzie, idziesz prosto, oznaczasz swoją drogę, jest świetnie, lecz tutaj pojawia się malutki szkopuł, kiedy dojdziesz do innych poziomów backrooms, na przykład do Pipe Dreams chociażby, tutaj już zdarciem tapety będzie ciężej, bo tutaj nie ma tapety.
Jednak i tak po drodze z całą pewnością znajdziesz jakieś inne przedmioty codziennego użytku, które jakkolwiek pomogą ci oznaczyć dotychczas pokonaną trasę. No, chyba że w pewnej chwili coś pójdzie nie tak, sprawa się rypnie, a ciebie znowu klipuje gdzieś indziej, jak tutejszego bohatera, który tak samo jak Kane, zamiast zrobić cokolwiek mądrego, zwyczajnie sunie przed siebie, aż w końcu się tam zgubi. Pamiętaj, żeby jakkolwiek spróbować oznaczyć swoją drogę, by po prostu nabrać orientacji w terenie. Zatem, jeżeli wybrałeś się już na taką wyprawę i zamierzasz ją kontynuować, to pamiętaj, że po drodze czeka cię zasada numer 3, czyli postaraj się zebrać jak najwięcej przedmiotów, które odnajdziesz po drodze. Tak, to nie jest zbyt popularne, aczkolwiek mniej więcej raz na ruski rok w Backroomsach jesteś w stanie natrafić na magiczne krzesło nieskończoności albo drabinę władzy, która może ci pomóc w wielu skrajnych sytuacjach. Oczywiście zakładając, że będziesz w stanie to jakkolwiek podnieść. Albo hej, nikt nie powiedział, że to krzesło nie jest przymocowane do ziemi tak, że go nie wyrwiesz. Przecież Backrooms to jest niezbadana przestrzeń, o której nie wiemy praktycznie nic. Jednak w mojej opinii zasada numer 3 to zbierz absolutnie jak najwięcej przedmiotów, które spotkasz po drodze, nawet jeżeli miałaby ci od tego pęknąć dół. Teraz płynnie przechodzimy do zasady numer 4, czyli za każdym razem, kiedy usłyszysz cokolwiek w pobliżu, wstrzymaj oddech, postaraj się nie wydawać jakichkolwiek dźwięków i zwyczajnie nie zwracać uwagi na siebie. Bowiem tak naprawdę nie wiadomo, co może czyhać na ciebie za zakrętem, bowiem tak, Backrooms jest zamieszkane przez rozmaite stwory, a jakże? Które będą stanowić dla ciebie olbrzymie zagrożenie. Jest ich wiele, każdy rodzaj charakteryzuje się nieco czym innym, jedne boją się światła, inne natomiast nie. W każdym razie jest ich tak dużo, że sama Wiki podaje ich od groma, jednym słowem. Do jednych z najpopularniejszych należą przykładowo takie zwane facelingami, facelings. Są to humanoidalne istoty pozbawione twarzy. Warto również wspomnieć o Houndsach, ich ugryzienie sprawi, że niedługo później zmienisz się w jednego z nich. Na swojej drodze przykładowo możesz także spotkać tych nazywanych jako Smilers, Frowners, Clumps. Ci są na maksa przerażający. Czy złodzieje skór, oni też są ostro dzicy. Pamiętaj, za każdym razem, jeżeli usłyszysz jakikolwiek dźwięk, staraj się nie wydać z siebie jakiegokolwiek odgłosu i jak najszybciej zorientować się, z jaką postacią masz do czynienia, a następnie jak najszybciej postaraj się uciec, przynajmniej na pewną odległość. Jeżeli już takowa postać zacznie cię gonić, na przykład może spróbuj zrobić to co Kane, czyli wpadnij do najbliższej dziury i ucieknij czy coś. To nie zawsze się sprawdza, z całą pewnością, ale przynajmniej raz na jakiś czas może ci się udać, przez to uratować twoje życie, jednak na pewno nie uda się ono, jeżeli będziesz wyglądał przez okna, a o tym mówi zasada numer 5, nie podchodź do okien. Tak jest, okna to jedne z najcudowniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek ludzkość wykreowała. Możesz sobie do takiego podejść, widzisz zewnętrze, co? Nie w Backroomsach. Tutaj okna to kolejne kreatury, które mogą sprawić, iż poczujesz się na maksa źle podchodząc do nich. One pojawiają się w zależności od miejsca i za każdym razem charakteryzować będą się czymś innym, jednak za każdym razem będą starać się niejako wtopić w otoczenie, by wyglądać po prostu zwyczajnie. Jednak takie zwyczajne one nie są i tym bardziej nie są one oknami, bowiem po drugiej stronie za każdym razem stoi pewna zagadkowa postać, której szepty będą kusić się do podejścia do okna, oferując ci drogę wyjścia. Jednak jedynym wyjściem, jakie będzie z tej sytuacji, to po prostu zignorowanie ich, powiedzieć: zbastuj bajerkę i pójście w drugą stronę. Bowiem jeżeli już podejdziesz do tego okna, chłop po drugiej stronie zwyczajnie wciągnie cię do środka, a tam zostaniesz zabity. Jakie to jest przewidywalne. Ale no, pamiętaj, bastuj bajerę i idziesz w drugą stronę. Dokładnie to powinieneś zrobić po zobaczeniu okna. I tak, skoro znasz już 5 najbardziej podstawowych informacji odnośnie zapleczy, to teraz być może pora na coś, co uratuje ci dupy w innych sytuacjach. Przede wszystkim, jeżeli nie masz przy sobie jakiegokolwiek prowiantu, nic do jedzenia, nic do picia itd., to spokojnie, nie panikuj i pod żadnym, absolutnie żadnym pozorem nie wypijaj tego dziwnego płynu, który jest zawarty w dywanach tutaj. Tak jest, one są czymś nasączone, jednak nie jest to ani woda, ani jakakolwiek substancja zdatna bądź bezpieczna do wypicia. Dywany to kolejne cwane skurczebyki, których nie należy ruszać. Co się ruszać możesz, ale nie przystawię na nich ust. W wielu miejscach zapleczy pojawiać będą się skrzynki, w których niekiedy będzie znajdować się jakiekolwiek zaopatrzenie, takie jak woda, czy być może nawet jedzenie, które na pewno pomoże ci tutaj przeżyć i będzie ci dużo łatwiej dzięki niemu.
Ba, przecież ty będziesz musiał pić wody z dywanu. Nie no, nie pij wody z dywanu, proszę cię. Poza tym w skrzynkach będzie na ciebie czekać broń czy inne fajne rzeczy, które na pewno ci się przydadzą. Zatem nie pij wody z dywanu. Boże. I za każdym razem patrz, co jest w skrzynkach. Tutaj pojawia się także zasada numer 6. Za każdym razem miej przy sobie jakiekolwiek źródło światła. Jeżeli nie masz go na początku, to być może jakieś znajdź. Być może jakiekolwiek będzie w skrzynce, bądź będzie leżeć gdziekolwiek. Źródło światła to naprawdę ważna i pomocna rzecz w Backrooms, która naprawdę wielokrotnie może uratować ci dupę. Źródło światła tutaj okaże się być bardzo pomocne. W wielu miejscach oświetli ci drogę, m.in. na tych poziomach, gdzie światło jest niewystarczające, albo bywa z nim bardzo różnie, a niekiedy nawet odgoni pewne kreatury, które zbytnio nie będą rozmowne. Zasada numer 7, w miarę dalszej podróży, kiedy będziesz przechodzić pomiędzy kolejnymi poziomami, unikaj tych, w których przetrwania nie jesteś w 100% pewien. Przykładowo, do takich zalicza się poziom drugi, Pipe Dreams, po prostu jak lubię to nazywać, piwnica. To zapełnione rurami parowymi pomieszczenie bywa niezwykle nieprzewidywalne, bowiem tutejsze temperatury mogą przebijać 90 stopni Celsjusza, czyli siłą rzeczy tutaj nie ma bata, że przeżyjesz. Z całą pewnością tego typu poziomów będzie znacznie więcej. Takich poziomów, gdzie twoje przeżycie będzie pod znakiem zapytania, które nie będą tak bezpieczne jak poziom zerowy. Zatem jeżeli nie znasz poziomu do końca, bądź jeżeli jesteś praktycznie w 100% pewien, że twoje przeżycie tam będzie trochę ciężkie, nie pakuj się tam. Poszukaj innego wyjścia i przez nie przenieś się do jakiegoś innego poziomu. A ostatnie trzy zasady, najbliższe dwie zasady, będą dotyczyć personelu Async, bo im też jest trochę ciężko się ogarnąć czasami, tak jak temu gościowi tutaj. Powodzenia, stary. Trzymaj się. Przede wszystkim zasada numer 8. Jeżeli już wbijasz się do Backrooms, bo na tyle cię posrało ostatnio, to nie idź tam sam. Wbij tam z minimalnie dwoma innymi osobami, a najlepiej to weź po prostu 5 innych chłopa, żeby było wam raźniej. Przede wszystkim staraj nie odłączać się od grupy, stale słuchaj osoby, która będzie was nadzorować i kierować i weź ze sobą tam taki długi sznur, żeby oznaczać ewentualną drogę wyjścia. Zasada numer 9, po prostu weź, rzuć tą robotę, bo to nic dobrego nie przyniesie. Zwyczajnie powiedz, że hej, zwalniam się, nie chcę tutaj robić, bo wy robicie głupie rzeczy i po prostu wyjedź. Tak będzie najlepiej. Bo pewnego dnia zwyczajnie obudzisz się w tej przestrzeni, gdzie czujesz niedobry zapach i będziesz wiedział, że jesteś w totalnej dziurze. Tą dziurą są Backrooms, z których już absolutnie nie wyjdziesz. Tak jest względem tych ludzi w Async, to jest wszystko, po prostu zamknijcie portal czy coś i już tam nie wbijajcie, bo tylko będzie gorzej. Lecz jeszcze na moment wracając do siebie. Zasada numer 10, unikaj osób zakażonych tym dziwnym grzybem. Gdy już takiego zobaczysz, nie podchodź do niego na zbyt bliską odległość. Najlepiej cały czas trzymaj dystans i staraj się nie podchodzić zbyt blisko, żeby nie zakazić się tym czymś, bo nie wiadomo jak to działa, co z tym jest, jak z tym jest i z czym to się je, bo inaczej będzie troszeczkę niefajnie. Tak jest, to właśnie było 10 zasad przetrwania w Backrooms by Mistrz Mondar, które zostały tutaj dostarczone przez jego pośredników. Miejmy nadzieję, że Dr. Mondar jeszcze kiedyś do nas wróci, niezależnie od tego, gdzie teraz się znajduje, gdzie przeniósł się za pomocą swojego wehikułu czasu i w którym świecie obecnie przebywa. Gdzieś słyszałem, że walczy teraz z moim złym klonem, który właśnie wyrwał się z wielkiego więzienia międzygwiezdnego i stwierdził, że przejmie sobie świat 1865B. Jeżeli kiedyś powrócisz z tej batalii, to być może jeszcze usłyszymy go w jego własnej osobie. A tymczasem to byłoby już na tyle w tym dzisiejszym poradniku. Jednak zanim skończymy, pamiętajcie, by wszystko, co zostało powiedziane w tym filmie, brać z przymrużeniem oka, bo jest to swoista parodia, czy jakaś ironia. Pamiętajcie dodatkowo, że Backroomsy nie są prawdziwe i absolutnie nie ma żadnych szans, żebyście się tam znaleźli, ponieważ są fikcyjne, tak jak załóżmy z czasem, moi drodzy, ja już będę się żegnał. Wielkie dzięki za oglądanie, jak ten materiał wam się spodobał i dotrwaliście do tego momentu, napiszcie koniecznie w komentarzu woda z dywanu, a także koniecznie zostawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, ponieważ chciałbym dobić 150 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia. Zostaw także koniecznie kciuka w górę pod filmem, jeżeli ci się on spodobał, że mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówi do was Mondar. Życzę wam wszystkim przemiłego ziomka. Trzymajcie się do kolejnych filmów. Cześć!